Majeczko, zostałaś wybrana najlepszą środkową turnieju Mistrzostw Polski Młodziczek. Zadowolona z wyniku swojego zespołu? Powiem tak, jestem taka dumna z nas i jestem też bardzo szczęśliwa z właśnie tej nagrody indywidualnej. W sumie nie spodziewałam się, powiem szczerze. No i ogólnie super wynik, moim zdaniem. A powiedz nam, kiedy zaczęłaś odbijać piłeczkę? Powiem tak, coś takiego w podstawówce, druga klasa, ale do szamotu dołączyłam jakoś w 2018 roku. A kto ci namówił na siatkówkę? Jest tyle innych sportów, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, pływanie? No w sumie to było tak, że pan Tomek Serafinowski, kolega mojego taty, namówił, żebym właśnie przyszła do szamotu, bo jestem wysoka i spróbowała właśnie swoich sił. Od razu ci się siatkówka spodobała? Powiem szczerze, że nie. Nie podobało mi się totalnie, ale chodziłam na treningi, bo tata mnie motywował. Zdaje się, że ta motywacja przyniosła określony skutek. No tak jest właśnie. Ten trzecie miejsce bardzo cieszy. Tata też grał w siatkówkę? Nie, tata grał w koszykówkę. Moja rodzina jest bardziej koszykarska. A nie korciło właśnie ciebie, żeby na koszykówkę zacząć chodzić? Szczerze nie. Uważam, że koszykówka jest sportem dość brutalniejszym niż siatkówka i po prostu dużo kontuzji by też było. Jesteś kapitanem zespołu z szamotu. Czy ciąży na ciebie jakaś taka duża odpowiedzialność za zespół? No, była duża odpowiedzialność. Trzeba było motywować przede wszystkim dziewczyny, żeby grały, żeby żyły na tym boisku, ale myślę, że był zamierzony ten sukces, jak to się tam mówi, nie wiem. A powiedz mi, bo wy spędzacie z sobą bardzo dużo czasu, macie codziennie treningi. Nie macie czasami takiego przesytu sobą, że chciałybyście od siebie odpocząć? Raczej nie. Zawsze ciągnie nas do tych treningów, żeby właśnie grać jak najlepiej i właśnie zdobywać takie medale. Gratuluję ci w takim razie zdobycia jako kapitan drużyny trzeciego miejsca w Polsce, no i przede wszystkim na drużynie indywidualnej. Dziękuję bardzo.